Tak, dokładnie. To jest okej nawet, no. To są całkowite? Nie, druga strona, tam są podpisy, załączniki teraz. Tak. To jest tak, oryginały podpisów, to jest 66 kart, tam jest prawie 670 podpisów obywatelskich. No i kopię chcemy wziąć, czyli kopię tego zaraz damy, tak? Ale to już są komplet, to jest komplet. Tak, dokładnie. Możecie się uśmiechnąć. Pani był w tej kamerze. Nie, pani nie ma. Pani nie ma przecież. Zaraz sprawdzimy, bo może pani nie. Pani nie ma. Pani Mirka, jeszcze pani by się wychyliła. Ja? Tak. Gdzie? No tutaj, zaraz. Włączymy flash. Pani Mirka, jest pani, widzi pani obiektyw? Tak, widzę. Bardzo dobrze. Serujemy to. Może zaraz tak, od razu tych. Poczekaj, a dostaliśmy kopię potwierdzoną? A na tym już nie dostaniemy, nie? Po tej załączniku. Jasne, okej. Okay. Jasne. Dobrze. To jeszcze to. A dopisaliście tego? Te załączniki są z tyłu. To zniszczmy, żeby nam się nie mylił później. Bez sensu. Zachowajmy. Zachowajmy. No, po prostu, żeby się nie myliło, będziemy mieli za sygnatą, tak? Okej, super. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Całą piątkę. Też dwustronnie niestety. Zobaczcie, tu mamy stolik. Mały, ale mamy. No widzisz. No. Dobra, jedziemy tak. Potwierdzenia są dwustronne. Cztery kubki robimy, tak? Tu jest oryginał.
Sprawdzamy wszystko. 4, tak? Tak, potwierdzenie. Okej. Okay. Co dalej wrzucamy? Uchwałę. Czyli tak, jedziemy. To nie jest oryginał, to jest kopia. Zresztą to wszystkie są kopie. To też jest taka sama, przecież to liter może być, no tak? Tak. To tak to mało do tego. To jest dokładnie to. Wczoraj z Pawłem się zastanawialiśmy na końcu, czy małe czy dłużej. I to też jest mały. Nie mamy więcej kopii. Dobrze. Co dalej? Kopie podpisów to niech pani Mirka. To pani Mirka ma. Czekaj, mamy jeszcze. Zobacz. Okej. Dobra. Co dalej? Dalej były podpisy jest tylko załączone, dokładnie, których nie mamy dostatecznej ilości. Mamy trzy. Że nie potrzebujemy tam tyle. Mamy trzy. Dobra, co dla kogo? Ja wezmę. Oryginał bierzesz, tak? Tak. Dobra. Pani Jeżeli Mirka? Jeżeli trzy kopie podpisów, no to mogę do tego dołożyć, dobra, żebym miała wszystko. Pani Mirka? I te listy. To? Tak. Dla Pawła Stanaszczyka i dla ciebie. Okej. Okay. Dla Pawła? No to kto weźmie Pawła? Ja mogę. Dobra, ja mogę. Dobrze, weź. Dobra, okej. Okay. Pani Mirka, masz kopię? Te podpisy. Chce pani te podpisy? Koniecznie. Proszę bardzo, karta przyszłości. Paweł nie ma ich nic, tak? Nie, to pani Mirka jeszcze ma ich tyle. Okej. Czyli co, wszystko mamy. Czyli co, Pawłowi to da. Na dwie koperty. Chce pani coś jeszcze? Tak, nie biorę. Jeżeli pani chce, proszę, to chce. Dobrze. Co za niemiła żona? Dała pani mieć oryginał. Ale pani Mirka przecież... Kto składał? Kto jest pełnomocny? Ty, Olo. Ty musisz mieć. Proszę, czy ja tutaj zawsze o tym. Ale Ola musi mieć, bo ona jest pełnomocnikiem do kontaktu. Pani Mirko, uważaj. Trzy osoby jako składające. Pani jest tutaj jakby... Także musi Ola mieć. To jest najważniejsza sprawa. Teraz co z tą rozmową ze Szklarskim? Chcecie czy nie? Czy to jest sens? No ja nie wiem, to zależy, że chcecie poznać przewodniczącego Rady Miasta? Myślałam, że niego 5 razy mam. Chcecie porozmawiać? To dla mnie nie jest problem, ja mogę z nim zrobić wywiad nawet. Nie, czy chcecie? Nie ma tego jakby... Nie no, powiem tak. Nie ma co. Nie ma co chyba, także... To co? Wychodzimy? Teraz trzeba dzwonić. Nie żartuję. Poczekajcie, aż się spakuje, wyjdziemy razem. Do biura. Dzień dobry. Słuchajcie, drzwi wam trzymam. Proszę, proszę, ja idę z przodem, tak? Ja dzisiaj dzwoniłam, ale nie z moim numerem. Dobra, nie zobaczę, czy ja mam tylko aktualnie do pani mówię, nie? A ewentualnie... Nie, no pani przyjdzie rozmawiać. No tak, no ale do męża nie ma. Pani dzwoniła do niego, on mówi, że z panią rozmawia przez telefon. A od ten, tak, no. Monika mi dała.